Widzowie, jesteśmy właśnie w samym środku sztormu skał, który sobie wykręciłem, idąc na wywiad do Zgrzytu. Nie wiedziałem, że aż w takim kałowym, że tak powiem, huraganie się znajdę, ale hej, here we are, here we go, powiem wam tak. Nie żałuję niczego, nie żałuję, że tam poszedłem. Bardzo dobrze się czułem. Ja w ogóle wyszedłem stamtąd i myślałem, Boże, jaki ty jesteś miękki, to nic nie było ciekawego. Trzeba było przydymić mocniej, poddymić mocniej. Nie, myślę sobie tak, dzień mija, drugi dzień mija. Zacząłem tylko mina Gimpera przy tym, jak mówił, ale to bez autoryzacji, nie? Także broń Boże, nie powiedział autoryzację. Ja jestem kozak, ja jak z ludźmi nagrywam, to też mówię, wyluzuj się, mów co myślisz, czy będzie dobrze. I ja uważam, że to jest najlepsze. Bo nawet jeżeli się ze mną nie zgadzają dużo ludzi, no to powiedziałem, co myślę i nikogo nie udało. I jeżeli konsekwencje, już ponoszę tego konsekwencje, już się klienci wycofują, już, ludzie mnie wyzywają w DM-ach, grożą mi śmiecią. Trudna opinia polaryzuje, no co ja wam poradzę, no z tymi lekami, no co ja wam poradzę, że ja tak myślę, no. Tylko tam wiecie, tam dokładnie to było tak powiedziane, że jeżeli ktoś mi zarzuca, że jestem a sam bierze leki, no to się powinien nad sobą zastanowić. Jeżeli kilka osób dzięki temu zastanowi się nad tym, czy wchodzić na leki, czy na przykład powalczyć bez chemii i bez chemii będzie chciał na przykład sportem, dobrym jedzeniem, dbaniem o siebie, zawalczyć o dobry nastrój, to ja takiej osobie bardzo, bardzo kibicuję. W tym momencie daję ci bardzo dużo siły. Jeżeli chcesz to odstawić te leki, to też ci daję dużo siły. Jeżeli rozumiesz, że to jest troszeczkę używka. Nie, tylko że jak lekarz przepisuje, to wtedy jest git, co? A ile w historii tak ludzie się uzależniali od leków, bo właśnie lekarze dawali. Trzeba też się zastanawiać. Ja zwróciłem inny punkt widzenia na sprawę, która dotyczy wielu z nas, Polaków, kurde. Bo nie chcemy być jak Amerykanie uzależnieni od tego gówna, prawda? Sięgam wam, to była moja potrzeba z serduszka. Powiedzieć szczerze wam po prostu, żebyście nie przyjmowali bezrefleksyjnie od wszystkich, zwłaszcza takich środków, które są potem ciężkie do odstawienia, które są mocne, zmieniają was, tak? Samo dotyczy się tabletek antykoncepcyjnych. Też uważam, że kobiety nie powinny tak na pstryknięcie sobie brać tego, bo ja widziałem, jak się ludzie po tym zmieniają. Zmieniają się hormony, zmienia się cały człowiek. Więc jestem mega szczęśliwy, mam nowy obiektyw, nie mam klientów, straciłem mnóstwo pieniędzy, ale mam nowy obiektyw i jest bardzo fajny, wyglądam w nim jeszcze bardziej młodzieżowo. I co, lecimy dalej, tak naprawdę kończę z tym kontentem, żartuję, właśnie się zaraz umówiłem z 18-letnią na takie spotkanie do bardzo kontrowersyjny restaurant. Więc takie ma sobą moje odczucia pod zgrzycia. A jeżeli chodzi o ten tekst, że 25 baby plus, jakby to był taki piękny troll. Nie będę mówił, że żartowałem ze wszystkim, no ale tutaj troszeczkę żartowałem, no misiaki, no. Są piękne kobiety 30 lat, wiadomo, no. Tylko tak fajnie powiedzieć, że mało laty, no i... To dlatego Rewo miał taką minę, jakby się zesrał w gacie. Do 22 roku życia, jak sypiasz, to jest okej. I tak, dlaczego nikt nie zauważył na przykład, że kot mnie polubił i mnie przytulał się do mnie? Koty lubią ludzi z dobrą energią. Żartuję, koty lubią tego, kto im daje jedzenie. Widać było, jak się ten kaktus zdradził swoich panów, przyszedł do mnie, bo myślał, że dam mu jedzenie, dałem mu przytulaski. I a propos przytulasków też, dziewczyny, nie piszcie do mnie, błagam, że chcecie, żeby mi się was wyruch. To był tylko taka przenośnia, taki przykład, nie musicie teraz pisać do mnie. Bo żartowałem, jak piszecie, to przynajmniej pokażcie twarze, dobra? Nie róbcie tego z prywatnych Instagramów, skąd ja mam wiedzieć, czy ty jesteś ładna? Zaczynam vlogować codziennie, mam to w dupie, mam nowe obiekty, mam was. No wiadomo, 90% mnie nienawidzi, 10% lubi, ale ci, co mnie lubią, to są najlepsi. Kochane, które rozumieją, że można mieć inny punkt widzenia, można w życiu kilka razy skręcić i na przykład wiele osób mnie skreśla, bo mi się coś tam nie udało, bo się władowałem w używki. Nie skreślajmy nikogo, walczmy do końca, ale też nie oszukujmy się! Bądźmy wszyscy trzeźwi, ale od wszystkiego, a nie tylko krytykujemy używki, a leków, używanie i nadużywanie jest okej. Okay. No come on! Fryj, fryj! Takie myślenie masz po pysku. Mam ciężki dzień. Wiesz, co zrobiłem? Czytasz pudelkę? To ona nie wie nic, co się stało. No to super. Kasiu, okay. Gdzie byłaś? Na zakupy. Za czyje pieniądze zrobiłaś zakupy? Za swoje. No jest super. Co kupiłaś? Pokaż. No ogólnie robiłam po prostu zakupy na urodziny. Miałam sobie. Aha, rozumiem. Ale sobie na urodziny? Sobie na urodziny, bo muszę w czymś dobrym wyglądać. Jakoś. A kiedy masz, co to za impreza urodzinowa? W sensie mam w czwartek. Które? 23? Nie, 19 mam. 19 lat? Za młoda! Ja się powinienem z dziewczyną w moim wieku spotykać. A ile ty masz, nie pamiętam, 34? 33, no. No to dobrze, ty wiesz, że ja się z takimi cały czas spotykam. Ej, mam wrażenie, że słuchajcie, że Białorusinki mają więcej klasy niż Polki. Zobaczcie na nią, ona jest taka bardziej taka elegancka. Polki nie są takie, Polki są bardziej takie... Dobra, żebym znowu nie wywołał jakiejś burzy, ale Polki są to bardziej taki kumpel, a to jest jak taka damulka. Nie? Nie macie takiego wrażenia? Znaczy...
Wy to się i tak, wy to się z dziewczynami nie umawiacie, tylko z kolegami raczej. Nie uwierzysz to. Otóż nasza rezerwacja spadła. Napisali, że tego coś mają, ale mam już inną. Ty mnie zaraz okłamujesz? To co, dzisiaj operatorem jestem? A co ty myślisz, że ja cię tak zaprosiłem cię na randkę? Tak. Co ja w sumie, chcesz tanią siłą roboczą ze wschodu? Nie, ja za darmo nie robię. No ja też za darmo nie stawiam kolacji. To co zrobisz za kolację? A co chcesz? To się już ma operatorem, a co ty myślałaś? No. Nie, ja nie wiem, naprawdę. Takie rzeczy, że jakieś śmigle-migle to nie ze mną, Twierdzi, że choroby weneryczne to skam, a zarazić można się od starych bab po 25 roku życia. Dobrze, że nie jestem stara. No i co o tym myślisz? Że to jakieś oburzające czy nie? Nie wiedziałam tego. W ogóle nic o ciebie nie oglądałam, wiesz? O tobie. Myślałam, że może będziesz inny w życiu. Że dlatego mnie lubisz, bo nie wiesz jaki jestem? No tak, bo nie oglądałam tego wszystkiego. Dałam ci szansę. No, ale co znaczy dać mi szansę? To ja tobie daję szansę. Nie, mi nie trzeba dawać szansy. Ona mi się tutaj buntuje i mówi, że nie chce nagrywać, bo się... Że nie chce trzymać kamery, tak? Słuchajcie, Kasia zdała prawo jazdy, więc pogratulujcie jej w komentarzach. Tak, za drugim razem. Prawie całowała się z instruktorem i tylko dlatego jej się udało. Co zrobiłam? Ale najważniejsze, że się udało. Nie okłamuj ich. Dobra, powiem szczerze, jak było. Ja zrobiłem laskę instruktorowi, na to zdałem. Nie chcę już do tego tematu wracać. To nie było przyjemne, ale już powiedziałem, szósty raz nie idę. Szósty raz nie będę tam szedł. Załatwiłem, powiedziałem, topnę i dopiąłem. Imponuje ci to, że taki facet jestem, że wiesz... Oczywiście, że tak. A co ty robisz robić w wolnym czasie? Co taka dziewczyna lubi robić w wolnym czasie? Chodzę na siłownię 6 dni w tygodniu. Ogólnie się w sumie przygotowuję do matury. O, widzicie? Chodzę gdzieś cały czas. Widzicie? Ja też pomagam maturzystkom, więc nie mówcie, że jestem zły, bo jestem dobrym człowiekiem. No dobrze, do maturki. No i super. Fantastyczne życie młodej osoby. Tutaj byłaś, tak? Mhm. To nie będzie takie super. Ramen lubisz? No. Nie bardzo? No nie za bardzo. Super. Dobry początek. Co lubisz w takim razie? No ja lubię prawie wszystko. Prawie wszystko. Oprócz mięsa. Dobrze, skarbie, to się w ogóle nie ma co denerwować, widzę w takim momencie. W ogóle nie ma co się denerwować. Nie, ja jestem w ogóle mega zrelaksowany. Nie jestem wściekły, nie jestem, dlaczego mam być zły? Proszę bardzo, tu jest taki vloger, Maciej je. On ma na imię Maciej i on sobie je. Jakieś konkrety są. No w takim świetle jesteś naprawdę już mega laska. Teraz już 5 na 10? 5 na 10, no, pniesz się do góry. Zaraz będzie zagrożona moją miłością. O mój Boże. Ja chodźmy do restauracji Ninja. To nie chcesz do Ninja? Fajnie się, wiesz jak ciężko cię chodzić do restauracji z osobą, która nie je mięsa, prawda? Zdajesz sobie sprawę, że jesteś... No jest trochę, oczywiście muszę wybierać, gdzie jestem. Czemu nie jesz mięsa? To jest bardzo długa historia. Ja jem mięso, bo... Chcesz tego słuchać? Ja jem mięso, ponieważ to... Czemu nie słuchasz? Ja słucham ciebie. Ponieważ lubię jak zwierzęta cierpią. Nie mów mi tego. Kochasz zwierzątka? To patrz na to. Nienawidzę jak zwierzęta cierpią. Teraz jestem wegetarianinem. Dobra. Uwierzyłaś? Oczywiście, że tak. No i super, i o to chodzi właśnie, o to chodzi. Mężczyźni kłamią, co? Tak. Nine, tam nie byłam, ale ja nawet nie wiem co to jest. To nie jest ta Lewandowskiego? Idziemy tam? Czy nie lubisz Lewandowskiego? Nie. Czemu nie lubisz Lewandowskiego? No wiesz co, ja w ogóle nie oglądam tego, nie wiem, w co on tam gra. W hokeje. To jego żona jest w piłkarku. A ile ważysz? 52. No to trochę więcej niż powinnaś. Ale ja mam... Bubis? I pupis. A ile powinnam ważyć? Co 45 pewnie? Ty wiesz, że to są chore kobiety. Ja nie wiem w ogóle co dla ciebie, bo ja naprawdę nie wiem w ogóle co ty lubisz. Co ja lubię? No słuchaj. Lubię dziewczyny, które się szanują. To było kłamstwo akurat. Wiem. A ty co sobie wzięłaś, skarbie? Ja zastanawiam się nad tym. Salmon tatar. To się nie ma co zastanawiać. No, tatar z łososia to tatar z łososia, no. Ej, zaraz, wyglądam jak Robert Jania Lewandowski po Czarnobylu. Kiedy dziewczyna jest stara? Oj, mi się wydaje, że to w ogóle zależy od tego, jak troszczy się o siebie. Okej, okay, jak o siebie dba, tak? Tak, o siebie dba. No bo to naprawdę zależy, bo są kobiety, które mają 40 lat i wyglądają po prostu bosko, jak na 23 na przykład. Są kobiety już w 30, które wyglądają na 50. A przez co to, że są grube i zapuszczone? No, po prostu, że są zapuszczone. Nawet nie są, że są grube. Po prostu nic z sobą nie robią. Przypominam, jesteś w restauracji Roberta Lewandowskiego i zaraz Robert Lewandowski wejdzie tutaj, przyniesie nam desery, tylko z naklejkami na słódkach. Będą takie gwiazdki dwie tylko będzie miał. Słuchajcie, mega fajna, moim zdaniem fajna atrakcja. Fajne ubarwienie takie czasu, tak? Za 70 zł można takich atrakcji uświadczyć. Cudowne. Myślisz, że Robert tu jada w ogóle, czy on tutaj dla niego za tanio wchodzi i tak? Mi się wydaje, że on tutaj był jeden raz. To powiedział, to moje i wyszedł. Tak. No dobrze, a jakbyś tam mecz leci. Postawił telewizję. Tak, tutaj puśćcie mecze, tylko moje. No tylko ani razu go tam nie widziałam. No dobra, i o czym ty w ogóle nagrywasz? No właśnie o czymś takim, no nie wiem o czym. Po prostu siedzisz
rozmawiasz przed kamerą? Chciałbym, no bo moim zdaniem za dużo się dzielę tym, co mam w sercu i moi widzowie myślą, że jestem kim innym niż w rzeczywistości, bo za mało mówię do nich, rozumiesz? Ten głos wewnętrzny, który mam, te ADHD, to właśnie to są takie myśli, które powinny być uzewnętrzniane. I to jest najlepsza terapia w ogóle, to jest rozmowa. Nie ważne, czy z terapeutą, ważne, żeby rozmawiać z kimś. Nie. Bierzesz niczego nie spodziewającą się Kasia, na przykład, która myśli, że to będzie, nie wiem, że pójdziemy się na randkę, co tam się będziemy całować, upijemy się, będziemy się kochać. Ona nie wie, że będzie tak, raz trzymała kamerę, dwa słuchała mojego marudzenia o tym, jak demonetyzacja i trzy, to będzie koniec, jeszcze za siebie zapłaci. Co ty teraz w ogóle mówisz? Ej, super ten precelek! Patrzcie, to dziewiątka jest! Jak smakuje precel Roberta, mam nadzieję, że Ania się nie obrazi, ale Kasia spróbuje sobie, ale ma zawiniętego strasznie. Jakiś taki twardy. To dobrze, że jest twardy chyba, nie? Co to jest miękki precel, powiedz mi, do czego się przyda miękki precel? Taki czerstwy. No. Ten sosik jest dobry. Ale ta bułka sama jest cienka strasznie. Okej, sos jest dobry, bo jest serowy sos. Sosik bardzo dobry. To jeszcze są jakieś ogórki. Nie wiem, to chyba... Widzowie, nie martwcie się, jak macie pozawijanego, bo zobaczcie, Lewandowski ma w kółku zrobiony, więc to w ogóle ma. Nie wiem, jak to Anka obsługuje. Pyszny precelek. Ja poczekam, no bo na noc lepiej takich rzeczy nie jest. Chodzisz spać o 19? A co myślisz o Ukrainkach w Polsce? Czy zachowują się jak szony? Szony? No sorry, nie wiem, jakby co to znaczy. Nie wiem, co to znaczy szony? Nie, to jest ich prawo, ale to nie tylko jakby Ukrainki to robią. Ale zauważyłeś, że Ukrainki są bardziej na przykład niegrzeczne od Polek? Albo bardziej imprezują? Nie, nie zauważyłam tego. A czemu podrywacie polskich chłopaków? To, Ukrainki? Ty! Ja nie podrywam polskich chłopaków. A ja to jestem co? Jestem najbardziej hot... Oni sami się podrywają. Ha, właśnie, takie jest ich wytłumaczenie. Pan Lewandowski znowu gola puścił. Nie, to nie Lewandowski. Słuchajcie, to jest zalupowane, tylko jak Lewandowski strzela gola, a jak jest akcja drugiej drużyny, to jest, że Lewandowski broni tak. I że Lewandowski jeszcze na trybunach w no, ogóle jest. No po prostu na każdym kadrze jest Lewandowski. I jest sędzią też. Ej, bajerka jest. Dziękujemy. Dziękuję. Co to jest? Takiego spalenizną daje. Nie wiem, zaraz sprawdzimy. Powiedziałem frytki, czy powiedziałem bataty? Bataty to są. Powiedziałem, że są frytki. Mi się wydaje, że to mówię, pan mówi, że tam są bataty. A, że nie było do wyboru? Do wyboru. A, okej. Okay. Już chciałem Lewandowskiemu. Patrzcie, tak wygląda te bulgogi. To jest kawałek nogi. No i co, jest kukurydza, jest Kaśka z importowana. Takie suche, chrupkie. Ja nie wiem. Very good. Chcesz spróbować? Mhm. Uh-huh. Podejść ci z mojego widelca, ale weźmiesz sam. No dobre to jest, kurwa. To jest bardzo dobre. Nie, to nie jest dobre. To jest bardzo dobre. A te bulgogi, to ja nie wiem, to jest, słuchajcie, taki kotlet wielki. Po prostu to... A chcesz spróbować tego? No tak ja mogę tylko to spróbować, tą frydeczkę. Frytki z batatów to są dla ludzi z depresją. Paskudne. Ja ich jem. Bardzo często. Very good. W ogóle jest bardzo dobre jedzenie. No, ale Lewandowski się zna. Anka dobrze gotuje. Nie no, dobre jest jedzenie. Te bulgogi, ten kotlet też jest dobry. Powiem szczerze, że widzę, jako osoba, która się zna na jedzeniu, jest wybitnym krytykiem kulinarnym. Znaczy mi wszystko smakuje. Boże. Jeszcze nie miałem tak, że mi coś nie smakowało. Co to jest w ogóle? Bardzo dziwne. O, mamy pierwsze, żeby się przy... Tak. Kiszona kapusta pewnie. Nie, znaczy rzodkiewka, nie. Pokaż. Pokaż. To fioletowe. Robert, to jest to twoje strzelone gole, to są twoje bramki. Tak? Mi jest wstyd jako Polakowi, wiesz? Jako człowiekowi, razem mamy jednego papieża. To tak jakbyśmy mieli jednego ojca. A co ty zaserwowałeś? Że Białorusinka przyjechała tutaj na zielonej karcie. Nielegalnie jest. Żyje z zasiłków. To są jej... Z 500 plus żyje. 800 plus teraz. Z 800 plus i ostatnie pieniądze wydała na swoją restaurację. I zobacz, jak ją traktujesz. Na sukienkę dzisiaj wydałam. I na sukienkę wydajesz zasiłki od polskiego państwa? A gdzie jeszcze ich wydawać? Ale na spokojnie, moja mama też płaci podatki, więc... Tak, już ja widzę, szara strefa. Dobrze, płaci podatki. Ja nie wierzę, ale okej. Okay. Ja nie rozumiem, czemu jest tylko jedno awokado. I jakby jest sama trawa. Ja oczywiście jestem wegetarianką, ale to jest troszkę przesada. Dobrze ci tak, jest trawę teraz. I bardzo malutkie jest to awokado. I co, wyjdziesz głodna? 70 zł wydałem, a ty ja głodna będziesz? Ja jeść twoje batatę. A, to proszę bardzo. Ale te bulbogi są pyszne. Jeszcze jest kukurydza z KFC, zobaczcie. Kukurydza lepsza w KFC. Sprawdzamy moje DM-y. No co no, weźmiesz mnie na odcinek, jakiś typ, nie zmienia się kochany, do mnie piszą chłopaki, fajnie, napisała Klaudia randka, oczywiście, że tak, widać, że masz 14 lat, moje tutaj są uzupełnione te grafiki. Ale ty przecież lubisz takich, czy już jest zbyt dorosła? Nie no, ja tak wiesz, żeby był jednocyfrowy wiek był. Z ciebie śmieci zwykła
daje, zero jaj. Skąd te ludzie mają czas w ogóle pisać do takiej osoby? Naprawdę ja nigdy w życiu do nikogo tak nie pisałam. Brat mi napisał, jedna rzecz, czego żałuję w tym wywiadzie, jedna rzecz. To jest taka, że po prostu, żebym mnie przeklinał. Sprawdzam ostrość teraz, spokojnie. Żebym mnie przeklinał po prostu. I to prawda, nie powinienem tyle przeklinać. To jest, ja ostrość sprawdzam na ręce. Tak? Powinienem wyrażać swoje opinie, dawać trochę więcej argumentów i mniej przeklinać. Przyszedł sernik, też Robert Lewandowski, własnymi nogami go robił, bo to sernik, więc serami robił. I te orzechy Robert Lewandowski podobno przez cały mecz trzyma między palcami, jak biega. No, żeby one miały taki smak. To są skórki spięte tutaj. Żeby one miały taki charakterystyczny smak, niepowtarzalny. Dobre. Ja uwielbiam pistacje. Pistacje lubisz? Dobry sernik. W ogóle to jest dobre, w sensie wszystko jest dobre. I dobre ceny są. A nie mam jakiej ceny. No, ale no, zaraz się dowiesz, bo na pół dzielimy. A nie, bo ty więcej zażarłaś, to ty masz więcej, ale... Nie więcej. Ty dzisiaj nade mną tyle razy żartowałeś, że ja zaraz się naprawdę obrażę. Powiedz, ten sernik jest świetny. Jak pocałunek siostry. Nie powinieneś tego robić, ale jak już spróbujesz, to nie możesz o tym zapomnieć. Zapłaciliśmy ile? 251 zł. Kasia nic. Kasia zapłaciła swoim czasem i uśmiechem, tak? Może zrobimy taki remake słynnego filmu takiego YouTube'owego. Ja zacznę płakać, ty będziesz płakać i powiesz, jest mi przykro i się przytulimy do siebie. I wtedy może będzie po aferze. Jest mi przykro. No, dobra, to chyba po problemie, nie? Ale coś powiedziałem złego, mamo? Tak, pieprzysz pod górkę, synuś. Słuchać się nie da, wstydzę się za ciebie, jesteś... I niedługo będą cię palcami wytykami, że jesteś stary z bok, no. Chłopie, co ty gadasz, ty się pieprznij w łeb. Ale wiesz, że to było trolowanie takie. Tam, ja nie wiem właśnie. To przegiąłem tym razem, mamo. Nie tylko tym. Weź się już za porządną robotę. Ale ty nie możesz nic zrobić, mamo! Mnie koleżanki przysyłają takie duperele, no. Nie możesz, mamo, ty nie możesz nic zrobić! Dawaj jakiegoś pieska, masz? Daj kotka. Kotek, chodź do zasięgów. Łap go, łap go! Cholera, chyba wie coś o tej aferze. Mamo, byłem się na randce z 19-letnią Białorusinką i myślę, że to może być ona. Która to już? Jak to która? No, u Białorusinka. Która to już ta ona? No, ta już, no może być, naprawdę jest fajna dziewczyna z klasą. Wszystkie były fajne. Połowa sama mówiłaś, że szony są. Ja? Ja mówiłam, że to są szony. No, ja czekam na synową. A nie może być Białorusinka? Nie. Mówiłem, no Kasia, niestety, no nie nadajesz się. Żadna cię już nie będzie chciała. Jak żadna mnie nie będzie chciała? Stary jesteś. Ja jestem taki, no raczej porządny chłopak, no bym powiedział. Raczej z tych kategorii, że tak powiem, rycerzy takich tak naprawdę można powiedzieć. Zakutym lbem. Wiesz, jak się szablę trzyma. Ty moją, to wiem. O, ja to nie szablę. Zdolny jesteś niesłychanie. Najładniejsze masz ubranie. Po wełbie, sieczka. No i co widzowie, z koniec dnia, to co wam mówiłem o tym, że zawsze zostaję sam z problemami. No to kurde tak, mama przytuliła, tutaj mogę zerwać się do domu i tak dalej. Ale koniec końców to ja muszę stanąć czoło w czoło z jakby konsekwencjami. Ja muszę się z tym zmierzyć. I koniec końców to ja jestem sam ze sobą. Może być ktoś obok, ale ta osoba jest tylko obok, ona jest fizycznie. Ale tutaj w środku muszę sam się z tym zmierzyć. Więc o to mi chodzi, mówiąc o tej przyjaźni, o tej miłości, o tym wszystkim, że fajnie, że są ludzie gdzieś tam obok. Jesteś sam za siebie odpowiedzialny. Dumna statusia? No nie wiem, czy to był... Średnio. No średnio, no to jak mam być 4 razy tam średnio. Wiesz, no ja nie oceniam tych twoich poglądów na różne sytuacje, po prostu nie rozmawiamy o tym i tyle. No nie, no ostro poleciałeś, no jest grubo, wszyscy mi to posłują, wszyscy. Dobrze będzie. Lexi ci skomentowała tego TikToka w ogóle. Lexi? Tak. Co lepsza? Wow, ale jesteś cool. O! Ale to chyba ironia. I 630 osób polubiło i tutaj ludzie odpowiadają, w sumie lepsze to niż kolegowanie się z typerem, która kryła PDF-a. Real, szef, totalnie, ale realujesz. Co za życie. No dobrze, Julcia, chcesz się ze mną spotkać? Ale dzisiaj bardzo ważna osoba w internecie pytała mnie o relację z tobą i nic nie powiedziałem. Jaka? Mogę powiedzieć, bo nagrywam to. Dobra, na razie, pa. Powiedz mi, Robert.